Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w nowej serii Cyberpunk 2077. Kochani, jeżeli chodzi o tą grę, naprawdę mam ciężkie feelsy co do niej tak naprawdę, bo nie jestem raczej osobą, która preferuje klimat cyberpunka, aczkolwiek wczoraj miałem taki wolniejszy dzień i obejrzałem sobie tą animację, anime w sumie na Netflixie cyberpunka i jakoś we mnie wszedł ten feeling tego wszystkiego i naprawdę zachęciło mnie do zakupu w końcu tego cyberpunka i może w końcu nawet przejścia go. Jeżeli chodzi właśnie o rozgrywkę, to już kiedyś miałem podejście, w sumie dzisiaj patrzyłem, jak to w ogóle chodzi i tak dalej, żeby ustawić sobie ogólnie konfigurację i faktem pograłem 52 minuty, więc myślę, że wszystko będzie w porządku i tak jak powiedziałem, staramy się przejść wszystko do końca, tylko tak, tutaj jeszcze jest, o właśnie, cenzurowanie na gości, no niestety musimy to zrobić, bo YouTube nam tego nie odpuści, nie wiem, czy w dźwiękach jest jeszcze coś takiego jak na przykład dźwięki. O, to jest aktywacja właśnie chroniącej prawem autorskim. No właśnie, to musimy to niestety zrobić, bo może być problem. Oczywiście gramy na maksymalnych detalach. Gdzie to jest wideo? Tutaj jest. Gramy na maksymalnych detalach. Oprócz tego. Tak, odbicie przestrzeni. No to dosyć sporo zabiera, więc tego nie włączałem, ale tak to ogólnie gramy na full detalach. I żeby nie przedłużać, myślę, że zaczniemy już sobie tworzyć postać na poziomie normalnym, bo nie jestem raczej dobry w FPS-ach. I tak, kiedyś próbowałem zagrać korpem, też zagrałem za 20-30 minut, jakoś mi to nie podeszło. Nomad też kiedyś próbowałem, też mi nie podeszło, dlatego próbujemy sobie punka, w szczególności, że punk właśnie był w tej animacji. Jakoś to chyba do mnie najbardziej przemawia. Oczywiście gramy mężczyzną i kochani, ja wam tutaj chyba zrobię delikatne cięcie. To jest losowe, rozumiem? Tak, to są definitywnie losowe. I myślę, że spotkamy się za chwilę, jak już zrobię tą postać. Tak więc widzimy się za chwilę. Okej, kochani, wracamy. Już zrobiłem postać. No, jako tako starałem się mniej więcej dopasować do swojego upodobania i stylu. No i co? I teraz mamy atrybuty postaci, tak? Tak. Budowa ciała. Każdemu atrybutowi podporządkowana jest grupa umiejętności. Zarówno atrybuty, jak i umiejętności zapewniają bonusy do różnych stylów gry. Poziom każdej umiejętności wzrasta w trakcie wykonywania czynności z nią związanej. Maksymalny poziom umiejętności ogranicza poziom przypisanego do niej atrybutu. Okej, czyli to jest poziom minimalny. Mniej się już nie da. Budowa ciała jest atrybutem silnych ulicznych wojowników. Daje 5 punktów zdrowia za każdy poziom od poziomu trzeciego. Daje 3 punkty wytrzymałości za każdy poziom od poziomu trzeciego. Większe obrażenia zadawane pięściami i pięściami goryla o 3 za każdy poziom. Widzę, że broń biała zmniejsza karę za poruszanie się z HMG Defenderem lub pochwyconym przeciwnikiem o 6% za każdy poziom. Dobra, wyłamywanie drzwi. Okej. Okay. Inteligencja. Co nam pozwala inteligencja? Jest atrybutem netrunnerów. Zwiększa pamięć cyberdeku o 0,4 za każdy poziom.
zwiększa obrażenia od haków o 10% za każdy poziom, zwiększa czas trwania haków o 1% za... Zwiększa czas? A, dobra, za każdy poziom, nieważne. Refleks. Jest atrybutem szybkich ulicznych bojowników. Zwiększa zatrapienie krytyczne o 0,25 na każdy poziom. Zwiększa całkowitą szybkość poruszania się. Zwiększa obrażenia zadawane ostrzami młodyczkowymi oraz monostruną o 3 za każdy poziom. Zwiększa szanse na redukcję obrażeń o 0,85% za każdy poziom. Domyślnie redukcja obrażeń pozwala zmniejszyć otrzymywane obrażenia o 50%. Zdolności techniczne. Zwiększają pancerz o 1% za każdy poziom, umożliwiają otwieranie zamków, umożliwiają korzystanie z broni typu tech. Opanowanie. Jest atrybutem postaci działających z ukrycia. Zwiększa obrażenia krytyczne o 0,2, przepraszam. Za każdy poziom zwiększa odporności o 1% za każdy poziom. Zwiększa obrażenia zadane w czasie skradania się o 10% na każdy poziom. Jeszcze to widzę, że zmniejsza zauważenie, zwiększa czas trwania pochwycenia przeciwnika. No właśnie, powiem wam szczerze, że jestem raczej skłonny bawić się delikatnie bardziej, jeżeli chodzi o mniej skradankowe rzeczy. Dlatego po prostu dodamy sobie budowę ciała 5, refleks 5, inteligencja 4, 4 i 4. Myślę, że to jest dosyć bardzo zrównoważone. Tak więc zacznijmy nową grę. Panel biomonitora uruchamianie. Pseudonim Vi, poziom trudności normalny, przeszłość postaci punk. Mawiają, że aby zrozumieć ulicę, musisz tam żyć. Gangi, fikserze, lalki, dealerzy, to oni cię wychowali. Tutaj jedynym prawem jest prawo silniejszego, a ty żyjesz z łamania prawa. Potwierdź. Zaczynamy. Na znieczulenie. Wypij szota czy nastaw nos? A wypijmy szota. I nastawmy nos. Skurwysyn. Wszystko w porządku, bracie? Jakiś skurwiel próbował mnie okraść. Ustawiłem go. Kto? Ktoś stąd? Czy ktokolwiek miejscowy próbowałby mnie okraść, Pepe? Słuchaj, Vi. Sprawę mam. Poważną. Masz kłopoty? Brzmi, jakbyś miał kłopoty. Potrzebujesz pomocy? Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wiszę kasę Kirkowi. Jak do jutra nie oddam, to powiedział, że połamie mi nogi. Z nim nie ma żartów. Obstawiają go kartele. Pożyczyłeś kasę od Kirka? Przecież to pierdolony lichwiarz. Każdy w Haywood to wie. Brat wyszedł z paki. Musiałem go godnie przyjąć. Wiem, Vi. Dałem dupy. Nigdy się nie nauczysz. Nigdy się nie nauczysz, Pepe. Powiedz chociaż, że u brata wszystko w porządku. Radzi sobie, wiesz jak jest. Pomożesz mi? No, pogadamy z nim. Pogadam z Kirkiem. I wisisz mi zajebiście wielką przysługę. Witaj w Cyberpunku 2077. Pierwszy raz z Night City? Dzięki samouczkom zapoznasz się z podstawowymi mechanikami gry. Jeśli jesteś już doświadczonym Edge Runnerem, możesz wyłączyć podpowiedzi. Takie rozgrywki, dostęp do samouczków masz w bazie danych. Podobnie jak do wpisów na temat najważniejszych zagadnień Cyberpunka 2077. To miły chłopak, ty ratujesz mi życie. Oko ludzik. Ma swoje demony. One nie dają mu spokoju. Pozwiedzajmy sobie przy okazji. Okej. Jadalne spowolnia ruchy o 10%, zmniejsza celność broni o 50%, ale można sprzedać. Weźmy to wszystko. Zobaczymy, co tu dalej będzie. Rozumiem, że to są gumki. O! Pierwszy bug. W ogóle kogo nie zauważyłem. Naprawdę, ja do tej gry jestem tak sceptycznie nastawiony. Można zagrać. Ostatnio brakowało dwóch. Ale może kiedyś indziej.
Niemożliwe. Chodźmy do tego Kirka. Ja jestem ogólnie sceptycznie. W szpitalu Javi ma połamane żebra. Na szczęście kula przeszła bokiem. Co się stało? Policyjna obława. Gonili handlarzy narkotyków. Doigrał się. On tam tylko stał. Stał, rozumiesz? Skurwysyny z NCPD strzelają... Jestem ogólnie bardzo nastawiony sceptycznie do tej gry właśnie przez owe bugi i ogólnie niedoskonałości, które były na etapie wydania tej gry. Cześć, Kirk. Sprawę mam. Wi, kopela. Nawija. Czego potrzebujesz? Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiał. A co? Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać samemu? Powiedz mu, że nie gryzę. Jeszcze. Ile jest ci dłużny? Bardzo dużo. Dokładna kwota to tajemnica zawodowa. Nie wiedziałem, że lichwiarze mają jakąś etykę zawodową. Patrz, kurwa, niespodzianka. A ty co? Odpuść mu, co? Odda ci, tylko potrzebuję trochę czasu. A co ja jestem? Instytucja charytatywna? Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych umów? Nie. Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? Znam zasady. Zawsze coś za coś. Będę ci dłużny przysługę. Kuszące, ale mam lepszy pomysł. Co to? Weź zobacz. No i? Fura z okładki. Na razie są tylko cztery takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Rayfielda. Drugiego burmistrz Ryan. Trzeciego firma wynajmująca samochody. A czwartego? A czwartego niedługo będzie miał mój klient. Po tym, jak go dla mnie zwiniesz. Zrobię to, a ty i Pepe jesteście kwita, okej? No jasne. Wiesz, że ja dotrzymuję słowa. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odpalę działkę. Taki jestem miły. Mój człowiek, Rick, pracuje na parkingu w klubie Embers, gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek. Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga wolna. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdżasz. Proste, nie? Twój człowiek, Rick. Ufam mu jak bratu. Komu to trzeba ukraść? Korpowi z Arasaki. Garniturowi, który rozrzuca hajs na lewo i prawo. Jakieś nazwisko? Skąd ja mam wiedzieć, jak ma na nazwisko? Wiem, że to jakiś ważny skośny i wiem, gdzie go można spotkać. Nie brzmi to jak dobry plan. Nie? A jak brzmi? Jakbyś szukał frajera. To nie jest wystawka, Vi. Słyszałem, że masz głowę na karku i pomyślałem, że możemy razem zarobić. Jak miałbym to zrobić? Chyba nie wydaje ci się, że wepchnę kawałek blachy pod listwa, potem zepnę na krótko i gotowe. Takie samochody mają zabezpieczenia. I to dobre. To cacko działa jak klucz, którego używają serwisanci Rayfielda. Otwiera zamki i obchodzi systemową weryfikację tożsamości. Klucz, który otwiera wszystkie Rayfieldy w mieście? Kirk, chyba nawet ty w to nie wierzysz. Magicy technologii w Kabuki nie takie rzeczy sprzedają spod lady. Trochę wiary, bracie. To co? Jesteśmy dogadani. Lepiej, żebyś dotrzymał słowa. Kirk. Spokojnie, Vi. Jeszcze się nad tym dorobisz. Zobaczysz. Jedź do Embers, Glenn. Rick będzie czekał na ciebie w garażu. Dogadacie się. Powodzenia. Będziemy w kontakcie. Ogólnie, kochani, chciałbym właśnie... Nie chciałem wam przerwać tych dialogów. Bo myślę, że bardziej się wczujecie w immersję. Sami będziecie tego słuchać. A po prostu, gdy tylko się tutaj zrobi bardziej taki open world, to wtedy będzie oczywiście więcej mojego komentarza.
Ciężkie. Limonki nie widzę. Typ robienia zdjęć. Jesteśmy my. Jest, gdzie nie wyglądamy. O matko. Poza jest T-Bag. Poza tabula rasa, choć to cwaniaku. To powinno być ten taki fajny, mega fajny typ. Ale chyba nie ma. Nie ma. Dobra, trudno, nie będziemy się tym bawić. Może kiedyś indziej. Tam nic nie ma. Jak nic nie powie? Masz może papierosa? Nie mam. Co, słaba noc? Nawet nie mów. Jeszcze trochę i zabraknie mi na czynsz. Bo o czesnym dla dzieciaka to nawet nie myślę. Nie kojarzę cię, znamy się? Pytałam tylko, czy masz papierosa. I to możemy rozmawiać normalnie z ludźmi? Czy nie? Chyba nie. Po prostu tak się trafiło. Nie, ewidentnie. Po prostu tak się trafiło. Rzuć coś weteranowi. Dziś jesteś weteranem. Na weterana zawsze najwięcej dają. Dobra, masz. Trzymaj. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. O, słyszę koty. Ale ich nie widzę. I to jest problem. Cybernetyczny Bóg pożera swoje dzieci. Będą gotowi. Tak, padre. Kogo ja widzę? Wi, Kopelat. Nie wiedziałem, że jesteś w okolicy. Znowu w domu. Sebastian Ibarra. Nic się nie zmieniłeś. Nikt już chyba nie mówi do mnie po imieniu. Odzwyczaiłem się. Co u ciebie, padre? To samo. W Haywood nigdy nic się nie zmienia. Opowiedz mi lepiej o sobie. Wróciłem z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałeś przywitany. Jak tam było? Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do załatwienia. Chodź, opowiesz mi teraz. Podwieziemy cię. Markus, zbieramy się. No dobra. Skoro się zbieramy, to się zbieramy. Uuu, jakie uniki mamy fajne. To gdzie jedziemy? Do Glen. Odrzuć mnie pod Embers. Główne wejście? Przejedź rampą na tyłach knajpy. Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Markus. Ten osiłek to jest Markus. Jak się odnajdujesz po powrocie? Masz już coś nagranego? Niewiele się tu zmieniło przez ostatnie 2 lata. Znasz Haywood. Ma mocne korzenie. I podlewa je wciąż ta sama krew. Opowiedz mi, co u ciebie. Łapię się różnych rzeczy. To tu, to tam. Nic dużego. Ale radzę sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałeś, co? Widzieliście jego oczy? Cyberpunk i wielkie bugi. Jak widać, wróciłem. Jakby tam było lepiej, to bym został. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. Kurwa! Zatrzymaj samochód. Co się dzieje? Interesy. Masz broń? Sebastian Ibarra. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy, rasa dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista del Rey, ściągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci Glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły?
No, tatuśku? Jeszcze kurwa jedno słowo. To nie twoja sprawa, nie znam cię. Wiesz co, ja ciebie też nie, a to znaczy, że chuja tu znaczysz i chuja możesz. No, coś jeszcze? Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, padre. Oglądaj się za siebie. Ty też, gnojku. Markus, jedziemy. Jeszcze mu nakupiemy do dupy. Coś mi się tak wydaje. Cieszę się, że nie zapomniałeś, skąd pochodzisz i jak się zachować. Mam tu wystarczająco wielu gówniarzy, którzy tracą rezon, kiedy widzą lufę pistoletu. Kto to był? Nikt ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci? Tak. I zostanie z tego rozliczony. Podjedź tam. Zeskoczę stąd na dół. Zanim wysiądziesz, proszę. Twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, padre. Czas na mnie. Z Bogiem. Ojciec Sebastian. Ciekawe. Ciekawe. Ja pierdolę. Sebastian Padre Ibarra. Coś, cokolwiek? Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Nic. Nie patrz na kamień. Już nie patrzę, przepraszam. Nie bijcie. Hehehehe. No kurwa. Guma do życia na ulicy. No, na pewno dobry lud. Sprzątacz. Karty. No, sprzątacza nie zabraliśmy, żeby nie było. Parking. Lecimy na parking. Wie, jak idzie? Jestem na miejscu. Zaraz znajdę tego twojego człowieka. Rick jest w porządku, zobaczysz. Ufam mu jak bratu. Aha, mówiłeś. Będę starał się jak najwięcej zbierać tych przedmiotów, które leżą na ziemi, aczkolwiek... Różnie to może być. W czym mogę pomóc? Jestem od Kirka. Masz 20 minut. Kamery właśnie oślepły. Rób swoje. No to robimy swoje. Kirk? Widzę ten samochód. Działaj, chłopaku. Powodzenia. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Jesteś człowiekiem słabej wiary. I co? Jesteśmy bogaci. Odpalaj tę furę i zadzwoń z drogi. Powiem ci, dokąd jechać. Wygląda na to, że pójdzie gładko. Wysiadaj. No jasne. Wystarczy popisu. Wysiadaj. Już. Hej! Co jest? Nie ruszać się! Policja, jesteście aresztowani! Zostań na miejscu! Ręce na widoku i powoli! Na ziemię, kurwa, na ziemię! Mój stary znajomy z dzielnicy, Jackie Wells. Niczego się nie nauczyłeś, nie? No proszę. Detektyw Stintz. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor Stintz. Jeden pies. Ciebie też kojarzę. Wyszczekany jesteś, jak przystało na psa. Wyjechałeś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los gnojów z Haywood.
Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Jak widać, nie pomyliłem się. Co, zatkało? Gówno mnie wiesz. Prawda boli, co? I kontroluj ton, bo stracę cierpliwość. Daj spokój, Stings, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy, narobimy gnoju. A i tak w najgorszym wypadku przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełnione. Oni próbowali mnie okraść? Kurwa, wyśmiecie z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Szkoda mojego zachodu. Nie mam czasu na składanie durnych zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa. Do oceanu, w kajdankach i z połamanymi nogami. Słyszeliście? Mierda. I w pierdziel. Skurwysyn. Drugi raz nos połamany. Szczerze mówiąc, to myślałem, że się z tego nie wywiniemy. Stinz by tego nie zrobił. Jesteś pewien? Aha. Pamiętaj, że on też jest z Haywood. Nienawidzi korpów tak samo jak ty. Zrobił, co musiał i cześć. Gdyby nie ja, może udałoby ci się zwinąć tę furę. Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczne gówno spod lady w Kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Raczej ściąga ci na kark policję. Powinienem to wiedzieć. To może teraz po Bożemu. Jackie Wells. V. Czekaj, kojarzę cię. Bywasz w Kojocie. Wells. Jak mama Wells. Wiedziałem, że skąd znam to nazwisko. Z tych Wellsów. Kojot to knajpa mojej mamy. Dziwne, że wcześniej na siebie nie trafiliśmy. Właśnie w Kojocie dostałem zlecenie na kradzież tej fury. Od Kirka. Pracujesz z tym skurwielem? Pepe wisi mu kasy i nie ma jak oddać. Obiecałem, że się za nim stawię. Dać się poniewierać takiej piździe jak Kirk? Wiesz, co o nim mówią? Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Znam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszał o Kirku. Kirk się musi nauczyć, że nie wyciąga się rąk po ludzi z Haywood. Wstawaj! Chodźmy na obiad. Obiad? Moja mama robi najlepsze chili. Zobaczysz. Mam dobre przeczucia. Co do czego? Do nas. Mamy świetną chemię. Ruszaj się. Umieram z głodu. Masz rację. Chodźmy. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do pitula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami. Być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówiło Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend? Na cmentarzach. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz.
Night City. Miasto snów. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Skąd masz ten chip? To jest materiał przygotowany dla korporacyjnego wojska. Od T-Bag. Podobno trochę go przerobiła. Czemu? Wydaje jej się, że wie lepiej? Raczej nie pasował jej styl. Zresztą sam zobaczysz. Nie mamy teraz na to czasu. Może później. Jasne. Spoko. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Cyberpunka. Trzymajcie się. Hej, hej!